Nauczymy się dzielenia pisemnego przez liczby jednocyfrowe. Do tej pory radziliście sobie w pamięci, tak, wykonując takie działania. Natomiast nie każde dzielenie jest łatwe do wykonania w pamięci i warto znać sposób pisemny. Przejdźmy od razu do przykładu. 78. 78 podzielić na 6. Najpierw zapisujemy podobnie jak tutaj w działaniu, ale tutaj stawiamy taką kreskę i nad tą kreską otrzymamy wynik naszego dzielenia. Co robimy? W dzieleniu, troszkę inaczej niż w dodawaniu, odejmowaniu i w mnożeniu, nie zaczynamy od strony prawej, czyli od jedności, ale zaczynamy od strony lewej, czyli w tym przypadku od dziesiątek. I patrzymy na cyfrę dziesiątek na 7. I patrzymy, ile szóstek mieści się w siódemce, czyli po prostu dzielimy 7 na 6. W siódemce mieści się jedna szóstka. I właśnie to zapisujemy, że w siódemce się mieści jedna szóstka. Następnie wykonujemy mnożenie 1 razy 6 i piszemy pod siódemką. Odejmujemy 7 minus 6, otrzymujemy 1 i w następnym kroku spisujemy tutaj obok jedynki kolejną cyfrę, w tym przypadku 8. I teraz patrzymy na liczbę 18 i patrzymy, ile szóstek dzieli się w 18. W 18 mieszczą się 3 szóstki, bo 3 razy 6 jest 18. I wykonujemy to mnożenie. 3 razy 6, 18, zapisujemy i odejmujemy. 18 minus 18 jest 0. Z tym, że od razu Wam mówię, że bardzo często możecie spotkać napisane nie 0, tylko takie dwie kreski, taki znak jakby równa się. Bardzo często tak jest zapisywane. Ja na razie zapiszę 0, ale w innym przykładzie właśnie napiszę takie dwie kreski, żebyście się przyzwyczaili, że może być i tak, i tak. Czyli wynik naszego dzielenia, 78 podzielić na 6 jest 13. Wpisujemy wynik. A przypomnijmy sobie, jak wykonujemy sprawdzenie dzielenia. Sprawdzenie wykonujemy przez mnożenie, tak, wyniku przez dzielnik, czyli 13 razy 6. Już świetnie potrafimy mnożyć pisemnie, więc mimo, że pewnie byśmy to potrafili pomnożyć w pamięci, ale poćwiczmy działania pisemne. 6 razy 3, 18. 6 razy 1, 6. Dodać ten 1, 7. Czyli wszystko się zgadza. Otrzymaliśmy ten sam wynik. To znaczy, że wykonaliśmy poprawnie nasze dzielenie. Przejdźmy do następnego przykładu. Troszkę już większa liczba. 9456 podzielić na 3. Też proszę, zapisuję tutaj w taki sam sposób. U góry stawiam kreskę i tu będziemy otrzymywać nasz wynik. I patrzymy, ile trójek mieści się w dziewiątce. No, mieszczą się 3 trójki, tak? I wykonujemy mnożenie 3 razy 3, 9. Odejmujemy. Teraz będę zapisywała ten znak równa się. Spisujemy kolejną cyfrę równiutko pod nią. Jak daleko by to nie było, zawsze ma być równiutko pod daną cyfrą. I patrzymy, ile trójek się mieści w czwórce. To wiemy, że 1. Wykonujemy mnożenie 1 razy 3 równa się 3. Odejmujemy 4 minus 3 wynosi 1. Spisujemy kolejną cyfrę równiutko pod nią. To jest 5. I teraz patrzymy, ile trójek mieści się 15. W 15 mieści się 5 trójek. Wykonujemy mnożenie 5 razy 3, 15. Odejmujemy i to jest 0, ale ja właśnie tak jak Wam mówiłam, będę zmieniać. W tym przypadku, w tym przykładzie zapiszę te dwie kreseczki. Spisujemy kolejną cyfrę równiutko pod nią. To jest 6 i patrzymy, ile trójek mieści się w szóstce. 2. 2 razy 3, 6. Odejmujemy, to jest 0, nie ma już kolejnej cyfry, czyli nasze mnożenie, dzielenie, przepraszam, jest zakończone. Czyli wynikiem tego dzielenia jest 3000, jest liczba 3152. W tym przypadku już nie wykonuję sprawdzenia, bo już sobie przypomnieliśmy to przed chwilą i przechodzimy do następnego
przykładu. 6767258 podzielić na 9. Wykonajmy sobie tutaj to dzielenie. 67258 podzielić na 9. I patrzymy, tak jak do tej pory, w pierwszej cyfrze od lewej strony. Czyli patrzymy, ile dziewiątek mieści się w szóstce. No w szóstce nie mieści się ani jedna dziewiątka, czyli mieści się ich 0. Ale tego zera, ja je napisałam, ale tak normalnie go nie zapisujemy, tak? Bo to jest jakby przed liczbami, nie piszemy 0. Czyli wiemy, że to jest 0, dziewiątek mieści się w szóstce, natomiast nie zapisujemy tego. I teraz w następnym kroku, ponieważ w szóstce się mieści 0 dziewiątek, to teraz patrzymy w 67, od razu w 67. W 67 mieści się 7 dziewiątek, tak? Tutaj już trochę trudniejszy przykład, ale to już musi być świetna znajomość tabliczki mnożenia właśnie. Przy i mnożeniu widzieliście i teraz przy dzieleniu musi być no, naprawdę znakomita, więc jeśli jeszcze ktoś ma z tym problem, ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. 7 razy 9, 63, zapisujemy tutaj i odejmujemy, tak jak przed chwilą. To jest 4 i spisujemy równiutko pod nią następną cyfrę, czyli 2. I patrzymy, ile dziewiątek mieści się w 42. No, 4 dziewiątki się mieszczą w 42, ponieważ 4 razy 9 jest 36. Gdybyśmy się zastanawiali, czy 5, to prawda, 5 razy 9 to jest 45, czyli byłoby już za dużo, tak, czyli 4 dziewiątki. 4 razy 9, 36, zapisujemy. I wykonujemy odejmowanie. 42 minus 36 to jest 6. I spisujemy kolejną cyfrę, przypominam, równiutko pod nią. Jak daleko by to nie było, ma być równiusieńko podpisane. I patrzymy, ile dziewiątek mieści się w 65. Podobnie jak tutaj 7, tak? Bo 7 razy 9 jest 63. 8, gdybyśmy się zastanawiali, no to 8 razy 9 jest 72, to by było za dużo, prawda? Czyli tu wpisujemy 7. 7 razy 9, wykonujemy mnożenie 63, odejmujemy, otrzymujemy 2 i spisujemy kolejną cyfrę. 8 i patrzymy, ile dziewiątek mieści się w 28. Uruchamiamy naszą tabliczkę mnożenia i widzimy, że się 3 mieszczą, tak? Bo 3 razy 9 jest 27. Odejmujemy, otrzymujemy 1, patrzymy, ale tu już nie ma więcej cyfr do spisania, to znaczy, że po prostu otrzymaliśmy resztę, tak? Resztę z dzielenia. Tu mamy wynik z dzielenia, a tu jest reszta. Czyli nasz wynik to 7473, reszty 1. I w tym przykładzie przypomnimy sobie, jak dokonujemy sprawdzenia, gdy mamy resztę. Myślę, że pamiętacie, bo robiliśmy to na małych liczbach, że wtedy również mnożymy wynik, czyli iloraz, przez dzielnik i po prostu należy dodać resztę na końcu, tak żeby otrzymać dzielną. No to wykonajmy to mnożenie pisemnie. 9 razy 3, 27. 9 razy 7, 63. Dodać te 2, 65. 9 razy 4, 36. Dodać 6, 40. Przepraszam, widzicie, każdy się może pomylić. 42. I 9 razy 7, 63. Dodać 4, 67. Czyli wynik tego mnożenia to 67257. Dodać 1 równa się 67258. Zgadza się. To znaczy, że wykonaliśmy nasze dzielenie poprawnie. I zróbmy jeszcze ostatni przykład. 80075 dzielimy na 5.
I patrzymy, ile piątek się mieści w ósemce. Jedna piątka nam się mieści w ósemce. 1 razy 5, 5. Od 8 odejmujemy 5, otrzymujemy 3. Spisujemy kolejną cyfrę, czyli 0. I patrzymy, ile piątek mieści się w 30. Mieści się ich 6. 6 razy 5 mnożymy, to jest 30. Odejmujemy. A teraz w tym przykładzie na przykład napiszę 0, tak? Chociaż ja wolę pisać te dwie kreski poziome. I teraz spisujemy kolejną cyfrę. To jest 0, tak? Równiutko pod nim. Ile piątek się mieści w zerze? No, 0. 0 razy 5, 0. Odejmujemy i oczywiście 0 minus 0 jest 0. Spisujemy kolejną cyfrę. To jest 7. I patrzymy, ile piątek się mieści w siódemce. 1. 1 razy 5, 5. Odejmujemy. Otrzymujemy 2. 7 minus 5 to 2. I spisujemy kolejną cyfrę. Patrzymy, ile piątek się mieści w 25. 5. 5 razy 5, 25. I wynik jest 0. Już nie ma kolejnej cyfry do spisania, czyli otrzymujemy, czyli dzielenie, znaczy wynik jest bez reszty, 16015. W tym przykładzie chcę Wam pokazać, jak niektórzy zapisują troszkę krócej. Was będę do tego zachęcała, gdy już będziecie świetnie potrafili wykonywać dzielenie, ale pokażę, bo możecie się z tym spotkać, żebyście się nie dziwili i nie myśleli, że ktoś robi źle. Najpierw jest wszystko tak, jak w przykładzie obok, czyli patrzymy w ósemce, piątka się mieści 1 raz, 1 razy 5, 5, 8 minus 5, 3, spisujemy kolejną cyfrę, czyli 0, w 30 piątka się mieści 6 razy 5, 30, odejmujemy, a teraz zapiszę z kreseczkami, żeby było inaczej, spisujemy kolejną cyfrę 0, patrzymy, ile razy piątka się mieści w zerze, 0 razy. I teraz tu jest różnica właśnie w tym fragmencie, że można to zapisać krócej, po prostu nie wykonywać, nie zapisywać tego mnożenia, że 0 razy 5 jest 0, bo wiemy, że to będzie 0, tak? I że od 0, jak odejmiemy 0, będzie 0. Więc po prostu tego nie zapisujemy, tylko od razu piszemy kolejną cyfrę, tak? Czyli ten fragment sobie troszeczkę skracamy w zapisie. Jakby część, mamy to w głowie, pamięci. I od razu patrzymy, ile piątek się mieści w siódemce. 1, 1 razy 5 jest 5, 7 minus 5, 2, spisujemy kolejną cyfrę. I patrzymy, ile piątek się mieści w 25, 5, 5 razy 5, 25. I koniec naszego dzielenia, tak? Czyli to nie jest, tu nic innego nie robimy, po prostu skracamy zapis. Ale jeszcze na razie, żeby się nie mylić, piszcie tak wszystko. A jak już będziecie pewni, że wszystkiego tutaj dopilnujecie, możecie zapisywać krócej. Zapraszam do ćwiczeń dzielenia.